Up top! Adonis! Kolek! Dobra, dobra, bo się nie pchnie. Dobrze, dobrze. Dobry! Tak? Na stadion! Gdzie je zaniesiesz? A
Wiele Polacy, którzy lepiej mówią po polsku, po niemiecku niż ja mówię, ale bardzo chcemy dziękować, bo za... A teraz jeszcze jedna rzecz. Chciałem wyróżnić, że w końcu po wielu latach popływania po jakichś oceanach i innych sadzawkach wróćmy bez piwa. Mam nadzieję, że na dłużej. Do zdjęcia, dobrze. Dobrze. Dobrze, ja mam w kajaku telefon. Chodź. Ten pies daje w dupę, nie? Nie podaj swojej strony, że tam jest więcej zdjęć, na przykład. Zresztą właśnie tak. Zareklamuję Ciebie. Chciałem serdecznie powitać na uroczystości otwarcia i na 73. spływie kajakowym imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu wszystkich uczestników spływu, a przede wszystkim takiego reprezentanta naszego, kolegę Olka Dobę. Serdecznie witam zaproszonych gości i przedstawicieli współorganizatorów. 73. spływ kajakowy na Dunajcu imienia Tadeusza Pilarskiego uważam za otwarty. Zresztą może... może 51 T1M 500. My nie bierzemy udziału. 399. Wszyscy podają numer. 445. Dziękuję. Jedynka męska. Numery podawać. 340. 310. T1K 310. 310. 357. Thank you.
Zapomniał.
wyjazdy na stację. Ja po prostu dzisiaj na pewno dołożę starań, żeby przygotować się na to. Ja tak w ogóle nie wiem, co i o czym mam mówić. Ale ja różne mowy miałem, no i najkrótsza to była o moich wyprawach 1,5 minuty, a najdłuższa 3 godziny. I tak jak pierwsza była mniej więcej w najwyższym miejscu Atlantyku, to druga była w najszerszym miejscu. I zakładałem, że trzeba 4 miesiące, tam wynajął łódź. I mieli czekać na mnie. Ja pierwszy jeszcze przed Bermudami 200 km dopłynęli do mnie z ekipą telewizyjną. No i takie pierwsze wywiady, spotkanie z ludźmi, uściski dłoni. Przez 3 godziny się cieszyłem z kontaktem z bliskimi ludźmi. I teraz tak. Chciałbym powiedzieć, że w tym miejscu mam dopłynąć, że raz jakiegoś bo tak się dziwnie kręcili, coś łowią czy jak. Ale krzyczałem do nich, help, help, nie? Żeby przypłynęli, żeby się spytał, czy ten port, czy coś takiego. Nie? I to trwało gdzieś chyba prawie godzinę. Oni powiedzieli, że mnie gdzieś pływali. Potem podpłynęli blisko, a ci się powiedzieli, to oni. Ta łódź, która miała mnie asygnować przez najwyższe to miejsce, ale było tak płytko w tych ławach i tak niebezpiecznie, że oni nie mogli podpłynąć do mnie. I okazało się później, na drugi dzień patrzyłem na mapie, że ja to najgorsze miejsce, najwęższe między rafami tylko dla małych jednostek. Ja sam przepłynęłem, no tak. A kierując się jedynie tam światłami. Pływam do pomostu, to pierwszy dorwał moją rękę komandor tego klubu żeglarskiego, ale dwoma rękami dorwał, nie trudno, mnie trzymał mocno i tak długo trzymał, żeby jemu zdjęcia porobili, a nie tam komuś innemu. To trzyma tego i potem się ubierałem. Byłam drugie spodnie, koszulki, dwie koszulki nałożyłem, aby upał, nie? Wiesz, mi się pyta, co tak, żeby się ubierać? No wiesz, tak, to lepiej chyba w chronie od upału, nie? No dobrze, ale ja miałem już w pamięci zakodowane, że ja swój program powitania, tajny, tylko ja wiedziałem, nikt więcej, nie? I dlatego była mi potrzebna ta druga koszulka. Jedna noga już na kajaku, a no lewą, a prawą miałem na kontynencie Europy. I dokładnie o 17.08 się odbiłem, pożegnałem w ten sposób z Europy, z kontynentem Europy. Podobnie miało być tylko odwrotnie z Ameryką. Więc ja stoję tu, no i to odliczanie. No więc liczę tam 30, 29, 28 i co? Ja tak podnoszę nogę, no i na zero. Ciach, jestem ten pierwszy krok na ziemi amerykańskiej. A jeszcze coś powiem. Ale to już chyba na koniec. Zacytuję wam słowa Sir Ernesta Shackletona. To jest podróżnik i polarnik z początku XX wieku. Ja zmieniam tylko w jedno wypowiedzi jedno pierwsze słowo. Morze zamieniam na woda. To teraz będzie jego cytat. Więc woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. Koniec cytat. I tego respektu przed żywiołem, niepokonanie jego, dobrego przygotowania się i szczęśliwego, bezpiecznego pływania. Wszystkim wam życzę. Właśnie przyszła pora, żeby ogłosić wyniki koronnej konkurencji tego spływu, czyli drużynowego wyścigu o puchar imienia Tadeusza Pilackiego. No i pierwsze miejsce drużyna KKW-29 Kraków z łącznym czasem 4 godziny, 2 minuty, 20 sekund i 71 setnych. Trzecie miejsce, przypomnę, KTK Arka 5 Bydgoszcz. Drugie miejsce SV Union Zwickau i pierwsze KKW-29 Kraków. I pierwsze miejsce z wynikiem 2815 punktów KKW-29 Kraków. Pozwolicie państwo, że kryształowy puchar Dunajca wręczę osobiście. A jest to ten hołok. Do wyczyszczenia.
Ja! Najliczniejszą drużyną z zagranicy jest SV Union Zwickau. Nagrodę wręcza fundator. Przypomnę, że SV Union Zwickau jest z nami od wielu, wielu lat na Dunajcu. To mimo takiej radosnej atmosfery, to mam smutną wiadomość, że 73. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu został zakończony. Dziękuję.